Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Zadanie 19. Latawiec ma wymiary podane na rysunku. Powierzchnia zacieniowanego trójkąta jest równa. Zobaczcie, mamy policzyć pole tego trójkąta. W zasadzie tutaj, korzystając z klasycznych metod, czyli powiedzmy podstawa razy wysokość, będzie ciężko, bo ani wysokości nie mamy, ani nie mamy podstawy. Ale w tablicy możemy znaleźć taki ciekawy wzór na pole trójkąta, a mianowicie wygląda on tak. Pole trójkąta to jest 1 druga a razy b razy sinus kąta alfa. Już mówię, o co chodzi. Jak mamy dowolny trójkąt, oznaczmy sobie boki a, niech tutaj będzie b i tu będzie kąt jakiś tam gamma, powiedzmy sobie oznaczmy. I my możemy powiedzieć, że pole tego trójkąta to będzie 1 druga, bierzemy ten bok, czyli a, bierzemy, mnożymy ten bok, b i bierzemy sinus kąta między nimi. To jest ważne, żeby wziąć sinus kąta między nimi, czyli tutaj jest sinus kąta gamma. No i w tym wypadku zobaczcie, że nasze a to jest tak jakby 80, nasze b to też jest tak jakby 80, nasz kąt alfa to jest 30 stopni. Czyli u nas pole trójkąta to będzie 1 druga razy a, czyli 80 centymetrów, jednostki pominiemy, razy b, czyli też 80 i razy sinus kąta 30 stopni. Sinus 30 stopni. No i teraz tak. Jedną drugą przepiszemy. 80 razy 80 to jest 6400. Sinus 30 stopni możecie odszukać w tablicy, to jest 1 druga. No ja już to pamiętam, także jak ktoś nie wierzy, patrzy do tablicy, do tej tabelki, w tabelce jest, że sinus 30 stopni to jest 1 druga. I mamy, co mamy? 1 drugą razy 1 drugą to jest 1 czwarta razy 6400. Ile to będzie? No to będzie oczywiście 1600 cm2. Odpowiedź C.